Także proszę Państwa, patrząc się na Marszałkowską i przechodząc się tutaj wzdłuż domów towarowych, centrum w katolickiej Polsce, w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, warto jest proszę Państwa słuchać dokładnie, co jest mówione, co jest gadane, na co Ty gadasz. Najlepiej to wszystko jest zapisywać, co jest mówione, proszę Państwa, w Wiesiolandii. Zapisywać wszystko. Ostatnio, proszę Państwa, przesłuchujemy, jak to ten Janek Witek mówi, taśmy na temat, proszę Państwa, ufolutków, którzy odwiedzali naszą ziemię, jak również ufolutki te dały się we znaki pewnym ludziom, którzy mieli wizję i że te ufolutki pozostawiły ślady, proszę Państwa, na naszej planecie istnienia cywilizacji, które żyły, były i niektóre, że też umarły. Także gdy, proszę Państwa, poszczególne galerie, takie jak Galeria Schody, gdzie bójka wczoraj pijacka była, proszę Państwa, gdy te galerie katolickie Stołecznego Miasta Warszawy popełniają popa, zapraszamy Państwa na 30 piętro, 31 piętro, albo w ogóle pojechać do Anglo-Ameryki. Białystok, zapraszamy Państwa na medytację Nirmali Devi. Tu swego czasu w Warszawie były plakaty. Jeszcze jak ten Wasz papież, bo Wy przecież papieża, Warszawa na 95% katolicka papieża czci, były napisy Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, ponieważ tu nie ma prawosławnych mormonów, świadków Jehowy, nie ewangelików, nie żadnych badaczy, to nie pozostaje Wam nic innego, jak tylko pomedytować na stawki w technikum poligraficznym lub w centrum stomatologicznym przy Moście Śląsko-Dąbrowskim przy samej Wiśle. Zapraszamy Państwa serdecznie.